Pewien człowiek trafił do nieba. Jak to w takich historiach zwykle bywa, po niebie oprowadza go apostoł Piotr. Zwiedzają złote miasto, wszystkie wspaniałe budynki, piękne ulice, aż wreszcie trafiają na miejsce, z którego widać dość dziwny jak na niebo budynek. Wtedy zwiedzający niebo, poprosił Piotra, żeby ten wprowadził go do tego budynku. Piotr jednak nie chciał się zgodzić. Powiedział, że lepiej by było, gdyby ten człowiek nigdy nie dowiedział się, co znajduje się w tym budynku. Ale jak się można było spodziewać, po takich słowach ów człowiek chciał jeszcze bardziej przekonać się, zobaczyć, co znajduje się w tym dość dziwnym obiekcie. Kiedy zwiedzanie dobiegło końca, ten człowiek wyprosił u Piotra, żeby pokazał mu zawartość tego budynku. Okazało się, że jest to ogromny magazyn z wieloma regałami i z wieloma kartonami na półkach tych regałów. Człowiek wtedy zapytał Piotra, co jest w tych pudłach, co jest w tych kartonach? Piotr powiedział, w tych kartonach znajdują się wszelkie błogosławieństwa, wszelkie dobre rzeczy, którymi Bóg chciał cię obdarować, ale o które nigdy nie poprosiłeś. Bóg jest nieporównywalnie lepszy od nas, a w Jego naturze leży to, że On chce nam dawać pewne dobre rzeczy. Jedną z takich rzeczy, jeśli tak można powiedzieć, którą Bóg chce nam dać, jest Duch Święty. Pytanie, czy przyszło ci do głowy, by poprosić Boga o Ducha Świętego?